świetnie się dzisiaj bawiliśmy, mieliśmy pierwszy dzień naszych testów przedbarburkowych. Właściwie to dzisiaj nie patrzyliśmy na to, jakie będą czasy na trasie wyznaczonej, tylko bardziej było dużo fanu, było niesamowicie dużo błota, wody, niesamowicie ślisko, auto się ślizgało, więcej jeździliśmy bokami niż przodem, ale przyjechało dużo fajnych gości, nasi znajomi, przyjaciele, nasi sponsorzy. Nie często jest możliwość położenia na prawym fotelu znajomych, bo wiadomo, no bo rajd, bo przygotowania, bo limit kilometrów na silniku, na skrzyni biegów, na napędach, tutaj mogliśmy sobie na to pozwolić i było naprawdę dużo fanów. Dla moich pilotów siedzących na prawym fotelu było ponoć świetnie. Ja też się super bawiłem. Jutro się napniemy i pewnie bardziej będziemy się koncentrowali na tym, żeby dobre czasy osiągać. No i oczywiście czekamy na Feliksa, który już lada chwilę przyjeżdża, ale nie mogę wam powiedzieć gdzie, kiedy, co i jak, bo najzwyczajniej w świecie się obawiamy o jego bezpieczeństwo, bo faktycznie no, niesamowite zrobiliśmy zamieszanie osobą Feliksa. Mój telefon jest czerwony, dzwoni 20 tysięcy razy w ciągu doby. Każdy chce się dowiedzieć, każdy chce z Feliksem porozmawiać, każdy chce więcej informacji. A Feliks nas po prostu najzwyczajniej w świecie prosił, żebyśmy spróbowali mu tego oszczędzić, że przez ostatnie kilka tygodni po oddaniu skoku ze stratosfery to nie ma życia prywatnego i przyjeżdża tu do nas, żeby odpocząć, żeby się dobrze zabawić. Mam nadzieję, że się będziemy wszyscy z nim bardzo dobrze bawili. A jutro też wam coś pewnie jeszcze powiemy. Kolega Toras miał to ciśnie, żeby każdego dnia były fajne rzeczy wsadzane do nas. Pozdrawiamy. Bye. A dzisiaj Toras będzie mamuśką. Ha, 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 ha.